Zamieni, tutaj już nie ma Niemiec, musimy wszyscy uciekać. A skąd pochodzili ci Niemcy? Skąd pochodzili ci Niemcy? Już opowiadali, co ci Rosjanie, no to są tam straszne rzeczy, jakie tam się działy. A ja jestem ein polnischer Bürgermeister damals. Wo? In Ludendorff, in Pyrenen. W naszej wiosce w Pyrenen był już polski sołtys. Und der hat meine Mutter angeboten, weil er das von den beiden Hüden ja wusste, wir könnten da bleiben. I on zaproponował mojej mamusi, ze względu na to, że u nas było dwoje Żydów, że możemy w tym domu zostać. Und da war ich der treibende Keil, habe gesagt, wenn das nicht mehr Deutschland ist, dann bleibe ich nicht hier. Ja byłam tym właśnie tą kością niezgody, powiedziałem, jeżeli tutaj nie mają być Niemcy, to ja nie zostanę. Ja, dann hat meine Mutter das eingesehen, dann war ich schuld. Ale wtedy mamusia się przekonała i wyprowadziła. Und da weiß ich nicht, naja doch, zu uns kam zwei besoffene Polen. I wtedy przyszło do nas dwóch pijanych Polaków. Auf so einem Leiterwagen, ja? Na takim zagniętym wozie. Zwei Pferde davor, wo man Heu mitladen. Zwei Pferde davor. Und dann der eine kam auf den Hof gerannt. Und hat gebrüllt, ich hätte deutsche Schweine in 10 Minuten raus. I przyjechało tych dwóch Polaków na drabniętym wozie, w którym się wozi siano. I on wjechał na to podwórko, no mówimy, deutsche Schweine, 10 minut, wynocha. Und hätte ja, wenn nicht die Piloten aus dem Haus getreten, mit Durchlader im Piep. Der hätte uns die Peitsche über die Ohr gezogen. Aber so ist er denn, der hat dann gesagt, die, und dann ist er runter, dann die weitergefahren. Und da haben sie uns noch gesagt, um 18 Uhr ist das Treffen im Hinterbau da an der Chaussee. I gdyby nie ci piloci, którzy mieszkali w naszym domu, to ci Polacy by nas pobili tym pajczem. Ale tylko powiadomiono nas, że o godzinie 18 na szosie w tylnej części miejscowości jest spotkanie dla wszystkich mieszkańców. Ale co jeszcze było to przerwać tych Polaków? Myśmy przyjechali, było tylko dwóch Polaków. A co tam? Czemu?